Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie ponownie w Alanie Wake'u. Dalej zmierzamy się z rozdziałem 5. Tak, mamy podążać za panią Cynthia Weaver do pokoju w świetle chyba. Tak, to już słyszeliśmy ostatnim razem, zdaje się. Czy to są jakieś zapasy? Nie. Darkness, we're starting to realize that. Perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Tak, tak, tak. He was so famous. And afterward, no one knew. No, Tom. He left only one thing behind in my game, in case it happened again. No i właśnie po to zabezpieczenie idziemy, tak. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story. Karabin myśliwski znowu dostajemy. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, you know, on television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both. Ale skoro nie chcesz. The darkness stays with you. You sustain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! Co się dzieje? Barry! Tylko nie mówcie, że on, że spadł ten helikopter. We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend! Nie. Be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Mam nadzieję, że oni żyją. Przynajmniej parę. Był taki fajny. Tylko bym nie straciła rzeczy. Okej. Znowu zostałam sama w środku lasu. Nie czuję się zbyt komfortowo. O, jest kartka. No w tamtą stronę. Alan. W tamtą stronę chyba nic nie ma. Ale ładny księżyc. Światełka tej elektrowni chyba. Znowu słyszę oddech tego. Mam wrażenie, że to jest ten oddech Zayna. Nie jest fajny. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly. There was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed next to her. Ale nie napisali, czy przeżyli, czy nie. To by był chyba za duży spoiler. Okej, to zmierzamy w tamtym kierunku. Pewnie nas zjedzą też po drodze.
O. O, 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 o. Już je słychać. Jeszcze. Przylecą. Au, 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 no wiedziałam. Po prostu nie cierpię ptaków. O nie, to jest ten granat błyskowy mam ustawiony, o. Okej. Jeszcze tam jakieś zostały? Jeszcze. Jeszcze! O Boże! Już dajcie mi spokój wreszcie. Tam się na czerwono świeci, to może ten rzucił racę. Ten cały Barry albo Sara. Wychodzi, o tu jest światełko. I są zapasy. No, znowu słyszę te ptaki. No, wiedziałam! Po prostu was nienawidzę. To jest najgorszy przeciwnik. Jeszcze mnie tu zaatakują? Słyszę je. O! Kolejne. Dobra, jeszcze, bo tak się boję ruszać trochę. One mnie z tyłu zaatakują. Już ja je znam. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu jest jakieś przejście. Aha, bo tutaj jest... Nie, tędy się przejdzie. Możemy iść tam albo tam. Co tu jest? Może to jest... Zaraz, zaraz. Czy ja właśnie przeszłam dookoła? Zamiast tędy? Tak. Ja mogłam przejść po prostu tędy. No, Alan mógłby się pospieszyć. Nie zauważyłam tego przejścia. Zresztą tam były zapasy też, więc trochę głupia byłoby to opuszczać. No, przechodź. Błagam cię. Jakoś normalnie. Kart maszynopisu nie widać, ale znowu te ptaki. Au! Au! No sz... W mordę kopanę. Au. Nie cierpię ptaków. Po prostu znienawidzę ptaki po tej grze. Au! Jeszcze one dziobią tak strasznie. Nie wiem, że teraz się trochę... Stracę wszystkie racje przed nią. Au! Znowu od tyłu. Idźcie wy ode mnie. No. Może tak dla odmiany jakichś opętańców, bo zaczynam za nim tęsknić. Nie, dobra, nie, żartowałam. Tylko tak. Barry! Sheriff Breaker! Sarah! The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Okej, czyli uciekli. Uff. Serio. Nie chcę, żeby oni zginęli.
za bardzo ich polubiłam. Tu jest coś. Rakietnicy. No w sumie tak mogłam załatwić te ptaki. O, o! Raca. Tu mi zostawili po drodze racę. Zamiast wziąć ze sobą. The well-lit room. Okej, zbliżamy się do tej tamy z głównego, że tak powiem, obrazka. Wow! Barry! Barry! Okej, tam jest Barry. Strzelają na coś. Czy tu są jakieś strony? Chyba nie. Gdzie jesteś? Aha, tu! Au! Wow! No kurczę! I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. Where's that? The flaming eye of Mordor? No. Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. Spoko. Już, tylko tam są jakieś zapasy, bo widzę. I znowu mamy naszą drużynę pierścienia. Okej, tam jakaś droga dalej prowadzi. A czy to jest ta sama droga, co tutaj? W ogóle to jest jakiś domek. Domek. W domku mogą być zapasy. Znowu. Opętańce też, no ale... To swoją drogą. Za biednie tu. Bo to jest też jakieś wyjście drugie. No to chyba byśmy doszli tak z tą samą drogą. Ej, gdzie wy jesteście? Dobra, tu jesteście. A, myszka mi lata. Koszalała. Traktor! Ty nie jesteś opętany, mam nadzieję. Traktorze. O, tu też prowadzi do zapasów, tylko... Jak się rozglądam za tymi kartkami, bo wydaje mi się, że przegapiłam już mnóstwo kartek. Zapewne mi wypomnicie w filmie, ale jestem czasami taka ślepa. Barry. No otwórz to. No, chcę pozbierać zapasy. Wy nie chcecie? Macie nieskończoną amunicję zapewne. Mamy iść tam. Ej, nie chcecie tam iść, prawda? Tędy się nie da przejść. You see those lights? That's the elevator we need to take. Aha. Czyli idziemy w kierunku światła. Nie jestem pewna, czy to takie dobre. Aha. Ło. Wow! Są te szybkie skurczybyki. No shit. No, staram się, ale ich nie widzę. Kurde. Wow! No są dwóch tylko, no. Au.
Tylko dwóch, a panikujecie, no. Przez was ja jestem tutaj ledwo żywa. To wszystko wasza wina. Kurczę, macie mnie ochraniać, drużyna pierścienia, a nie. No shit. Ty masz złe przeczucia, a co ja mam powiedzieć? O, światełko. Dobra, podleczeni. O, kawa. Spoko, tylko tutaj są zapasy. No co już? A tam coś jeszcze jest. O, właśnie. A, baterii już też nie mogę wziąć. Okej. Tu nic nie ma? Chyba nie. Barry, nie widziałeś jakichś kartek po drodze? Dobra, jedzie winda. I oczywiście opętanie. No i co? Już? Przyjechała winda? Nie, jeszcze jeden. No Barry, stoisz mi... Oh fuck. Oh fuck. Wow! Oh no. Oh no. Już winda. Mamy światło. Ała, aż mnie tam poraziło. No kurde, ty nie możesz wcisnąć guzika. Jesus. Czemu polegacie na mnie? We're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wake? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Myślę, że ona zginie po drodze. Could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Ale dziwne, przeżyli bez żadnego zadrapania, nie? Ani jednego przetrwania. Dlaczego nie ma żadnych kartek? Dlaczego ja ich nie widzę? Boże. Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. Poczekaj. Ja tu wyczułam jakieś sekrety. No dobra, źle wyczuwam. O, tu coś jest. Tu jest przycisk. No, a ja? Tu jest jakiś znak kolejny. Poczekajcie. A tu u góry? Co jest? Tu jest danger. No, dobra, tu nie wejdę. Tu jesteś zablokowana? Nie. Myślałam, że tu jakieś schody są normalne, okej. Okay. Stamtąd przyszliśmy, dobra. Mam przytrzymać, tak? No nie, przytrzymaj. Tylko nie zostawiajcie mnie tu na pastwę losu, proszę. No, nie, wiedziałam.
out there. You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Okay, wait. Good luck. Don't get yourself killed. Please be careful. I'll take good care of Barry, Wake. You just look after yourself. Ale ja nie chcę. Ja protestuję. You gotta be kidding me. Oh no, 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 no. Uff. Dobrze, że tylko tyle, a nie cała zgraja opętańców. Boże. O nie! Znowu coś. Aha, to się nie może wydostać, to dobrze. Down, boy. O Boże. No, przynajmniej kartka jest. Poczytajmy. Tak, to dobry pomysł. Thomas Zane knew he had to remove all that had made this horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. Pudełko po butach, okej. Jestem ciekawa, co to takiego, bo gdy wspominają, ciągle nie wiadomo, co to jest. Tak naprawdę. Dobra, już się czuję mniej pewnie niż wcześniej, kiedy miałam moją drużynę pierścienia. No, już się boję. Dobra, przynajmniej mamy zapis. To jest zawsze dobry znak. Wow! Nie mówcie, że Tama została opętana. Nie, ale mamy ptaki. Wracam do światła. No, chodźcie tu, ptaszyska. No, teraz nie jesteście już takie mądre, co? Co, już czy jeszcze? Nie widzę ich. Więc może już. Ale widoki są ładne. Muzyka nie ustała i to mnie stresuje. Przestańcie mnie stresować. Już. Już wystarczy tej muzyki strasznej. Czemu to jest takie dziwne przejście? Dobra, chyba mam iść do góry. O, teraz muzyka przestała. O. Tutaj mamy światełko i racę. Ups. Mogę to wykorzystać? Aha, bo to... No... Użyj! Tam jeszcze na górze jakiś. Aha, bo to muszę wzmocnić. Dobra. Jeszcze ktoś? No tak, muzyka się nie kończy. Aha, tam jest jeszcze jakiś. On się chowa za drzewem. Czy za jakimś słupem.
Dobra, może wyjdę z tego. Zabiję go jakoś ręcznie. A! A! Co ty masz za dziwne przewidzenia? You will go no further. Stop now. A, boję się. Nie ma. Nie. Aha. Okej. Okay. Czyli to znaczy nie należy się chować, tylko zwiewa. Ej, ale mnie wrednie wyrzuciło. Dobra. Darujcie sobie te rady życiowe. Nie do końca wiem, w którą stronę ja mam tam potem uciekać. Tam jeszcze chod dalej. Znowu, ale nie mogę go trafić. Dobra, wyjdź z tego i załatwimy go. No, chodź tu. Enough. You will go no further. Dobra, którędy ja mam uciekać? To jest pytanie, bo ona mi tu. Tu mi dała mrok. Tamtą stronę też nie bardzo. Tam może do światła. Dobra, mam punkt zapisu. Au, au. Oczywiście Alan się męczy. Dobra, uciekamy stąd. Zanim mnie zje. Au. Oh fuck. Oh fuck! Nie! Ale mam przynajmniej punkt zapisu po tym jeszcze w tym zdarzeniu z reflektorem. Że trochę daleko. O, dlaczego on się tak szybko męczy? Alan, szybciej, szybciej, szybciej. Nie mamy czasu. O, tu jest kolejny przecież punkt zapisu. O, fuck. Już wcześniej mi nie zapisało, co za... Nie, no czemu ciągle w tą dziurę wpadł? Ale ty mi nie pomagasz. Tu. O, dobra, udało się. Kolejny punkt. Jezu, dlaczego wszystko mnie chce zjeść? A! Tu, schowaj się. A, schowaj się. Znowu w dół. Okręcony spoda. Świetno. O, świetnie.
Oj, wiedziałam, że wlecę znowu w dziurę. Emocjonujące. Au, au. Tak już na wszelki wypadek mówię au. Dobrze. Nie, znowu prosto w dziurę. Kurde. Za wcześnie skaczę. Za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie. Au, au. No i znowu zmęczona. O! Kurczę. Ja tam nie przeskoczę, to jest za duża dziura. Ale to nie Lara Croft. Niestety. Skakać nie potrafię. Au. Że ja tam gdzieś... Kawa! Opuściłabym kawę! No, nie da się przeskoczyć. To zaś milion razy powtarzać jeden moment. Nie wiem, czy zaliczyło mi tą kawę, czy nie. Może olać kawy na razie. Uratujmy swoje życie. Przecież on się nie złapie tam. Za głupi. Zaraz zacznę wycinać te momenty, bo to mnie zaczyna irytować. Teraz dopiero. Okej, udało się. Samochody spadają z nieba. Biegnę, biegnę, biegnę! O Jezus. Nacisnęliście guzik? Tym razem nacisnęli, mądrale. Oh fuck. Wrong, but it was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe. Zobaczymy jeszcze. Rooms are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. Oh, Jesus. A ja się założę, że wszystko siądzie, jak my tam zaraz wejdziemy. Alan ma taki zły wpływ na wszystko. There's an old army base at Raid Cove Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Okej. Nie będę się kłócić, można tu wejść? Nie. Nawet nie zapuka do drzwi. Rozumiem, że ja mam to otworzyć. A nie, ona otworzyła. Take it. And I won't need to worry about the room anymore. Because 633 and 118 need changing soon. And I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late. And I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. Co to jest? The page was autobiographical. A memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. Hmm? One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker. And flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away.
To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. Oh, with cool. The clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. Już nie rozumiem z tego zbyt dużo. I can get to her now. I can finish this. To Zane napisał historię o nim? Czy jak? Nie rozumiem. A, no to krótki ten rozdział był. Ja myślałam, że jeszcze sporo przed nami, a to taki... To to posłuchamy sobie trochę muzyki. Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Odcinek szósty, odjazd. O, Nowy Jork znowu. Dwa lata wcześniej. Co to się stało? Jakieś zabawy w łóżku? Was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. Okay. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Ja myślałam, że mają rozwalone łóżko. To chyba tylko taki ten tak to wyglądało z góry, z dziwnego kąta. Dobra. Doszliśmy do kolejnego rozdziału. To jest już ostatni rozdział z tej podstawowej wersji Alana Wake'a. Potem dodatkowe jeszcze są odcinki chyba Sygnał i Pisarz, czy coś takiego, nie pamiętam już jak to się nazywało. W każdym razie to jest ostatni rozdział i ten ostatni rozdział zostawimy sobie na następny raz, żeby już nie mieszać. Cóż, myślałam, że będzie dłuższy ten piąty rozdział, bo ktoś tam mi wspominał, że są długie i dość trudne. No trudne to może nie powiedziała. Trudność polegała bardziej na tym, że były jakieś tam elementy pseudozręcznościowe albo jeden moment, w którym mieliśmy tylko jeden pistolet i trzeba było się uporać z kilkoma opętańcami, w tym też z tym mocniejszym. Było dość no, kłopotliwie. Przynajmniej dla mnie. Patrzmy, ile tego maszynopisu żeśmy zdobyli w tym piątym. Dwie strony brakuje i te strony, tak jak mi wspominaliście, są do zdobycia na koszmarze. Zapomniałam przeczytać tą notatkę. A to tutaj. Czyli dwie strony. Ja, wydaje mi się, że wiem, gdzie je zgubiłam. Bo tak przeglądałam te poprzednie odcinki i tam gdzieś mi mignęła jakaś strona maszynopisu i tak nie jest całkiem źle, jak na mnie. Tutaj mamy znacznie mniej tych stron do zdobycia. Zobaczmy jeszcze sobie statystyki tak na koniec. Kawa, 70 na 100. Całkiem nieźle. Zostało mi 30, ale pewnie mnóstwo ominęłam. Piramidki z puszek mam tylko 5.
skrzynię 19 na 30. Radiowe programy wszystkie znalazłam. Telewizyjne jeszcze dwóch brakuje, więc przypuszczam, że znajdziemy tutaj znaki? Nie wiem, co to za znaki. Budziki, sylwetki i gry chyba są w tych dodatkowych rozdziałach z tego, co mi wspominaliście. A to zobaczymy jeszcze. Także myślę, że to by było na tyle. Po tym ostatnim rozdziale, szóstym, nagram też te dwa dodatkowe rozdziały. Także jeszcze się nie żegnamy tak szybko z Alanem Wake'iem. No to dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!